miły gór. Cry babies. Idealna bańka. Wow, super! Uwielbiam bańki. Byłoby cudownie bawić się bańkami, które są takie duże, że kiedy pękają, są jak deszcz. Wyobraź sobie bańki, na których można jeździć jak na kucyku. O, te są bardzo małe i nie można ich złapać. Mam pomysł. Możemy zrobić idealne bańki. Tak! Zrobienie doskonałych baniek nie jest wcale proste, ale ten przepis pomoże zrobić idealne bańki. Potrzebujemy wody, mydła i super maszyny do baniek 3000+. Wow! Super! Jej! Ale ekstra! Jest gigantyczna! Ten kolor jest naprawdę cudowny! Najpierw musimy zrobić płyn do baniek. Dodajmy może trochę farby, żeby zrobić kolorowe bańki. A ja dodam perfumy, żeby ładnie pachniały. A ja dodam moje ciasto truskawkowe, żeby było pyszne. Bańki nie są do jedzenia. Nie dodawaj już nic innego. Musimy się trzymać przepisu. Okej, płyn już gotowy. Teraz wszystkie dmuchamy. He? Lady, powiedziałam wszystkie. Okej, ale się rządzisz. Okej, kochane. Dmuchamy na raz, na dwa i na trzy. Dmuchajcie jeszcze mocniej, aż nie będziecie miały powietrza. Zwierzaczki gotowe? Te bańki są duże, ale one od razu pękają. Nie są idealne. Wiem, o co chodzi. Trzeba dodać więcej mydła. Tak! Więcej mydła! Więcej mydła! Hej, chyba już za dużo. Mydła nigdy za wiele. Niech nikt nie rusza się z miejsca. To bardzo niebezpieczne. Dodały tak dużo mydła, że nie wiadomo, co może się stać. Co wy tu robicie? Wracajcie na miejsce! Hej, patrzcie! Czekaj, co? Pomożmy! Ta bańka jest nie do przebicia. Przesadziłyście z mydłem! Mówiłam, żebyście trzymały się przepisu! Dla was to zabawa! Patrzcie, co narobiłyście! Tak, oczywiście, zabawa. Pamiętacie, jak przebijałyśmy małe bańki? Zabawa! Tak, tak! Au! Trzymaj się, kochana! Zaraz cię wyciągniemy! Duża bańka! Już mnie ma, już mnie ma! Hurra! Wreszcie! Wszyscy wolni! Przepraszam, że tak gderałam, ale zrobiłyśmy mega dużą bańkę! Tak, chociaż troszeczkę przesadziłyśmy. Kosmiczna przygoda, część pierwsza.
Cześć! A? Co robisz, Wendy? Szukam na niebie konstelacji w kształcie niebieskiej gwiazdy. Ja też chcę. Mogę ci pomóc? Pewnie, chodź na górę. Po prawej widzimy całą konstelację tęczy. Ekstra! Jaka kolorowa! Po lewej jest grawitacyjna mgławica lodowa. Grawita, co? A, to nieważne. Widzę księżyc! A! Co? Ale nie widzę konstelacji niebieskiej gwiazdy. No właśnie, ja też nie. Tylko ta konstelacja została mi do narysowania. Jest tak daleko, że jej nie widać. O! Dobranoc, Missy. Jeszcze jutro jej poszukam. Co się dzieje? O, moment! Ten profil mam lepszy. Właśnie już takie mamy! Hej! A? Wiecie może skąd dochodzi ten hałas? Tak, to Missy. I jej najnowszy, wspaniały pomysł. Missy, tak? Missy, robisz straszny hałas, a ja próbuję spać. Dzień dobry, Wendy. Potrzymaj młotek, proszę. Okej, już możesz oddać. Gotowe. Spędziłam całą noc pracując nad twoją rakietą. Teraz będziesz wreszcie mogła zobaczyć swoją konstelację i będziemy organizować wycieczki w kosmos dla wszystkich. No, może jeszcze wymaga lekkich poprawek. Missy, nie sądzę, żeby dało się tym latać. Ale bardzo dziękuję, przyjaciółko. Ta nie wymaga żadnych poprawek. Tylko spójrz na nią. Jej! Jest nawet instrukcja obsługi. Tutaj mi zrób zdjęcie. Ładnie wyglądamy. Rakieta! Zaraz wystartuje! Wendy! Nie! Co wy tu robicie? Nie wiem, co nacisnęłam! Przestańcie płakać! Nieważne! Wysiadajcie! Jestem genialna! Missy, co to było? Wendy, Lena... Lady i Lulu poleciały w kosmos. O, naprawdę? A jak do nas wrócą? Jak? Jak wrócą? Co? Masz rację! Jak one wrócą? Było blisko. Dobrze, że nie wystartowała. Prawie poleciałyśmy w kosmos. Za oknem jest już ciemno. Ten dzień strasznie szybko zleciał. Wcale nie. To nie jest noc. Jesteśmy w kosmosie! Kosmiczna przygoda, część druga. Co się stało? Wendy, Lena, Lady i Lulu poleciały w kosmos. Rakietą! I nie wiemy, jak one mają wrócić. Ja chciałam, żeby Wendy zobaczyła konstelację niebieskiej gwiazdy. Czy to instrukcja obsługi?
Musimy ją przeczytać. Dowiemy się, jak ściągnąć rakietę na Ziemię. Ale jak im to powiemy, skoro one są tam, a my tu? Na pewno któryś z tych guzików ściągnie nas na Ziemię. Ale który? Jestem pewna, że misji to wie. Jesteśmy daleko w kosmosie. Au! Oczywiście, komórka Crybabies. Katie ma tablet, prawda? Zadzwońmy do niej. To Lena, Wendy i Lady. Zadzwoniły na mój tablet. Świetnie! Hej, dobrze was widzieć. Spokojnie, ściągniemy was. Jak? To twoja rakieta. Co mamy robić? Okej, tylko spokojnie. Rakieta ma kolorowe przyciski. Musicie wpisać kod, żeby wylądować. Ważne, żeby to zrobić jednocześnie. Uważajcie, bo macie tylko 3 próby, zanim skończy się wam magiczna moc Crybabies. Naciśnijcie w takiej kolejności. Czerwony, czerwony, niebieski, zielony, czerwony, zielony, niebieski, żółty. Okej, zrozumiałam. Naciskam czerwony, czerwony, niebieski. Lena naciska zielony, czerwony, zielony. A Lady naciska niebieski i żółty. Gotowe? Na co gotowe? Teraz! Lulu, nie! Pierwsza nieudana próba. Jesteśmy do góry nogami! A ja nie! Lulu, to twoja wina! Nie szkodzi, macie jeszcze 2 próby. No dalej, musi się udać. Zaczynam! Ale gdzie on jest? Nie mogę znaleźć żółtego przycisku! Druga nieudana próba. Kręci mi się w głowie, chyba zaraz zwymiotuję. O nie, została im już tylko jedna próba. Już wiem, jest tutaj, żółty przycisk jest na podłodze. O nie, tablet się wyładował. Spędziłam cały poranek, ucząc się sadzić cebulę. Gdzie? Missy, nie słyszę cię. Gdzie jest ten przycisk? O nie! Wyładował się! Straciliśmy łączność! O co chodzi, Lulu? Podłoga! Tam jest żółty przycisk! Okej, gotowe? Razem damy radę! 3, 2, 1! Jej! Jej! Dobrze, że już wróciłyście. Toż nie tak, Wendy? Byłam tak blisko konstelacji niebieskiej gwiazdy, ale nie mogłam jej zobaczyć. Lulu, co ty tutaj masz? O! Wendy, Wendy! Zobacz na te zdjęcia. Wszystkie Lulu zrobiła. Niemożliwe. To moja konstelacja niebieskiej gwiazdy. Od tej pory wszyscy będziemy ją nazywać Gwiezdną Konstelacją Lulu. Wow, wspaniała. Patrz na te spadające gwiazdy. Wow. O! Patrz, Lulu, twoja konstelacja! Crybabies, Crybabies Magic Tears. Świat przyjaźni magicznych przygód. Crybabies. Magiczna różdżka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szukam cię, Lisa. Chyba nie poszłaś za daleko. Poszukam tutaj. I tutaj. I tam. Mam cię.
Chodź tu, Lisa, znalazłam cię. Nie możesz się znów chować. Nie oszukuj teraz. Lisa, gdzie jesteś? Lisa? A! Wow, ale fajne! Auć! He? Co to za książka? Świat fantazji? Nie chcę się otworzyć! Lisa! Wow, zobacz, co znalazłam! Różdżkę! Co jest? To jest super fajna różdżka! Lepsza od mojej! Lisa? Co ci się stało? Wow, jest naprawdę magiczna! Wypróbuję ją! Podzielimy się? Okej, okay, pół dla ciebie, pół dla mnie. Co? Zjadłaś mój kawałek! Nie, to nie ja! Ty go zjadłaś! Kłamiesz! Oddaj moje ciasto! Ja nie kłamię! Wygrałam! Niemożliwe! Ten pionek był gdzie indziej! Oszukiwałaś! To mnie nazywasz kłamcą? Mnie? Nie gram już! Łap piłkę, Spot! No dawaj, jeszcze raz! Ale jesteś zabawny, Spot. Zobacz, co ty narobiłaś. Słuchaj, wiedziałam. Teraz wszystko jasne. To ty zrobiłaś. Przez ciebie nie zjadłam ciasta. Przepraszam, to nie było specjalnie. Ale chyba było śmiesznie. Dla ciebie może. Właśnie. Przegrywanie nie jest śmieszne. Albo jak się jest usmarowanym ciastem. Idę. Ja też. Nie idźcie, proszę. To tylko zabawa. Mam magiczną różdżkę. Zobaczcie. Już wiem. Patrz na to, Lisa. Jestem. Chcę was przeprosić. Chciałam tylko wypróbować moją magiczną różdżkę. I nam też jest głupio, że się obraziłyśmy. Wiemy, że masz dobre serce. Wow, ale tort! Yay! Ale super wielkie szachy! Dzięki, Lala. To dopiero zabawa. Zaraz ci pokażę, co potrafię robić tą magiczną różdżką. He? Miałam ją tutaj. A Lisa? Czy ktoś widział Lisę? Lisa! Jeszcze go nie ma. Nie mogę się już doczekać, jak przyjedzie. Już powinien tu być. Zobaczysz, to najlepsza rzecz na świecie. Jej!
Już jest, już jest! Nareszcie przyjechał! Świetnie, ale się z tego cieszę! Co się dzieje? Co się dzieje? To jest wodny super robot do podlewania kwiatów. Wow, nieźle, co? Będzie mi pomagał podlewać mój ekologiczny ogródek. Ale świetny! Co to za rysunki? Zobaczmy. Wyglądają jak instrukcje, ale nic z tego nie rozumiem. Ja też nie. Na pewno Nala i Lea nam pomogą. Chodźmy do nich. Weź to, a ja zostanę z Lady. Nie dotykaj go. Wiem, co ty potrafisz. Okej, okej. Popsułam wodnego super robota Katie. Jak go tak zostawię, to nie będzie widać, że się popsuł. Zobacz, co zrobiłaś. Mój wodny super robot. Koni, czy to ty? Ja go tylko trochę puknęłam. Nie wiedziałam, naprawdę. Przepraszam, Katie. Bardzo, bardzo cię przepraszam. Więc musisz to naprawić. Uwaga! Au! Pomocy! Super robot zwariował! Au! Chodź tu! Ale fajnie! Mam złoty smoczek. To ja mam złoty smoczek! Hej, niech go ktoś zatrzyma! Moja muszka! Przepraszam! Wystarczy, już dłużej tego nie wytrzymam! Ja to zrobiłam! To ja popsułam super robota! Co? Przepraszam, Katie. Przepraszam, Connie. Nie wiem, dlaczego was okłamałam. Przykro mi. Naprawdę. Ale mogłaś mi powiedzieć. Ja nie gryzę. Tak, to wymagało odwagi. Poza tym, to nie było specjalnie. Uratowałaś nas. Ale to był niezły skok. To znaczy, że się nie gniewasz? Pewnie, że nie. To tylko robot do podlewania. To znaczy super robot. Magic Tears! Słyszcie na to? Wow, ale super! Ekstra! Patrzcie na to! Jej! Yupi! Ha! Wiesz co? On nie jest zepsuty. Zamówiłam fontannę. A nie robota do podlewania. Następnym razem muszę bardziej uważać. Hej, dziewczyny. A ja obiecuję nie ruszać już żadnych guziczków. To najlepszy ogródek na świecie. Teraz moja kolej na skok pomidory. Maciek skacze! Hej! Serdecznie witam szanowną publiczność tegorocznego konkursu talentów! Kto dziś zabierze złoty smoczek do domu? Dobra, dziewczyny, zaczynamy. Proszę się nie rozchodzić.
Mary, Mary, hokus pokus. Zróbcie przejście dla prawdziwej gwiazdy. Lala, nie wpychaj się. Pierwsza wystąpi Doty. Nie ma sprawy. Ja nie muszę być pierwsza. Czas rozpocząć nasz konkurs. W tym roku występy ocenią fachowi sędziowie. Przyjacielska Katie. Stanowcza Fancy. I Lady? Zawsze trochę śpiąca? Zapraszam pierwszą uczestniczkę. Gotowa. Hej, teraz kolej Doty. Nie szkodzi. Przepuszczę Nalę. Proszę, możesz wystąpić pierwsza. Przestań, ja wystąpię. Nie, ja. Wy się kłóćcie, a ja pokażę swój talent światu. Hej, hej, wracaj natychmiast. Nie twoja kolej. Drodzy państwo, jeszcze nigdy takiego czegoś nie słyszeliście. Wow. Założę się. Nala, masz rację. Czegoś takiego jeszcze nie słyszeliśmy. Czekajcie, zaraz zagram coś innego. Następna. Idź ty. Dzięki, Doty. Na pewno wróci. Konkurs musi trwać. Następna uczestniczka! To ja, przepraszam. Ale koni, teraz jest kolej. Pa para pa pa para pa pa para pa 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 para pa pa para pa pa para pa. Ta-da! Proszę państwa, co za emocje! Piecze mi w język, Paty! Babeczki na ostro? Jak widać, w tym konkursie wszystko jest możliwe. Teraz mój występ. Puszczam. Kto następny? Przyda się odrobina magii. Abrakadabra, sprawię, że ta kula stąd zniknie. O? Abrakadabra. Wraca Lea. Dobrze wiem, co robię. Teraz... Kulo, znikaj! Kula jednak zniknęła! Nareszcie! Przed państwem Babeczki fruskawkowe? Dziewczyny, razem zejdźcie ze sceny! Wspaniała postawa! One się nie poddają! Wiecie co? Mam dość! Czy ktoś jeszcze nie wystąpił? Dobrze, skoro już nie ma chętnych, nagrodę otrzymuje... I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Widzenia. Najlepszy okazał się występ Doty. Jaka niespodzianka. W takich chwilach naprawdę zawsze się wzruszam. Together.